dobry, witam Państwa w drugim odcinku Q&A, czyli Wy zadajecie pytania, ja odpowiadam na te pytania. Dzisiaj sobie przygotowałem kartkę, także nie będzie problemu z czytaniem pytań i jedziemy z tematem. A więc, jak działa radio w Gdyni? To jest T09 i takie sprawy, co to jest, jak kontaktować się z centralą i tym podobne. Żeby to wyjaśnić, musimy sobie wyjaśnić w ogóle dwa pojęcia, bo to też jest ważne. ZKM Gdynia jako taka, to jest to taka instytucja, która zarządza wszystkim, co związane z komunikacją miejską w Gdyni. Dlatego to się nazywa ZKM Gdynia, czyli Zarząd Komunikacji Miejskiej, tak? Kierowca, czyli my, jeżdżący autobusem. I teraz radio to jest punkt łączący, właściwie urządzenie łączące kierowcę z ZKM Gdynia. Właśnie tym pośrednikiem łączności między kierowcą a ZKM Gdynia jest centrala 09. I dlaczego to się nazywa 09? Nie mam pojęcia. Może ktoś wie, to niech wpisze w komentarzu na dole. Sam się dowiem, dlaczego akurat to się nazywa 09, a nie na przykład 999. Także sam się z tego dowiem. A centrala 09 z punktu widzenia kierowcy jest to główna centrala, gdzie zgłaszamy wszystkie zdarzenia, które trafią się po drodze, czyli jeśli mamy służbę na jakiejś linii, tak, jedziemy, coś się wydarzy, zgłaszamy na centralę 09. Czyli jest to taki właśnie radio, to jest urządzenie łączące kierowcę z centralą, a centrala łączy się z ZKM Gdynia, czyli centrala jest takim pośrednikiem, a radio jest to urządzenie, za pomocą którego łączymy się z centralą. Jak to w ogóle działa? Jak wywoływać? Bo to jest punkt drugi, czyli jak kontaktować się z centralą. A więc każdy autobus jest wyposażony w radio, czyli taki odbiornik z takim, no jak CB radio to działa mniej więcej. Jak będziecie chcieli, to mogę Wam pokazać, jak w ogóle to działa, jak to obsługiwać. I w każdym autobusie jest takie urządzenie zamontowane. Jest to urządzenie do właśnie łączności z centralą. Teraz, aby skontaktować się z centralą, należy wypowiedzieć numer centrali, czyli na przykład 09, bo tych centrali oczywiście jest więcej, ale to zaraz powiem. Należy powiedzieć 09, następnie numer boczny autobusu, który składa się z czterech cyfr. Zawsze numer autobusu się inwentarzowy składa się z czterech cyfr. Tutaj akurat mamy 7039, także jak widzimy cztery cyfry. Pamiętam, że kiedyś jak zaczynałem jeździć, to mówiłem 7039 i zawsze mnie poprawiali, że to 7039, także dwuczłonowe liczby, ale mniejsza w to. I tak się kontaktujemy, tak? Pierw wypowiadamy numer centrali i potem wypowiadamy numer boczny naszego autobusu i mówimy, o co chodzi, tak? Czyli coś się wydarzyło, czy jakieś opóźnione odjazdy, bo to też zgłaszamy, czy ktoś złamał nogę, czy śnieg pada, czy po prostu nie możemy odjechać. Wszystko takie rzeczy zgłaszamy do centrali. I tych centrali 09, tych punktów na trasie jest oczywiście więcej. Jest 911, który odpowiada za system TriStar, czyli urządzenie, które monitoruje czas odjazdów autobusów wszystkich w sieci ZKM Gdynia. Ale też jest centrala 915, 913, chyba są inne jeszcze, ale nie mam pojęcia o tych innych. Także te pośrednie centrale są na trasie gdzieś tam, czyli na węźle Karwiny, na dom marynarza, tak? Czyli to są takie właśnie centrale pośrednie, które pracują od jakiejś godziny do jakiejś godziny. A centrala 09 pracuje całodobowo, bo jak wiemy, autobusy nie tylko jeżdżą w dzień, ale też w nocy. To jest odpowiedź, myślę, że odpowiedziałem na to pytanie, co to jest to 09 i myślę, że ten, kto zadaje to pytanie, będzie usatysfakcjonowany moją odpowiedzią.